Hashtag Drive Club wreszcie z datą premiery, Microsoft interesuje się VR i koparkami, a Nintendo dłubie nad nowym sprzętem. To wszystko i jeszcze więcej już teraz w 52. epizodzie Gościa Niedzielnego. Nie od dzisiaj wiadomo, że PlayStation 4 cierpi na niedobór witaminy charakteryzowanej liczbą oktanową. Jest to niedobór, który nigdy miał nie istnieć, ponieważ hashtag Drive Club powinien był trafić do sprzedaży równolegle z konsolą, ale jak wyszło, wszyscy wiemy. Na szczęście, po miesiącach opóźnień i dramy rodem z wenezuelskiego tasiemca, poznaliśmy datę startu gry. 8 października 2014, które to zostało nam objawione wraz z nowym trailerem. Sony uznało też, że pora podzielić się z nami garścią informacji na temat tytułu i zaczniemy od PlayStation Plus Edition, która, jak na moje, jest niczym innym jak nieco gloryfikowanym demem pokroju Gran Turismo Prologue, z tą różnicą, że w Gran Turismo mamy więcej zabawek i większy plac zabaw, bowiem w hashtag Drive Club dla PS Plus dostaniemy 10 samochodów i 5 tras, co uniemożliwia przejście trybu kariery. Cudnie. Ale w sumie PS4 ma na tyle mało porządnych tytułów, że można zrozumieć decyzję Sony, które nie ma ochoty rzucać ludziom w twarz jedną ze swoich porządniejszych gier za darmo. Drugie primo, tudzież sekundo, pomimo starań, by gra śmigała w 1080p przy 60 klatkach na sekundę, ostatecznie stanęło na Full HD i 30 klatkach, co, według pana Paula Rostczyńskiego, zapewnia optymalny balans pomiędzy płynnością a dostarczaniem graczom najbardziej imponującej oprawy graficznej, najbardziej szczegółowych samochodów itd., itd. Jakkolwiek nie wątpię, że źdźbła trawy będą renderowane z dokładnością godną programów Krystyny Czubówny, to mamy do czynienia z grą wyścigową i 60 FPS-ów jest tym, co wszyscy chyba chcielibyśmy zobaczyć, chociażby dlatego, że jest to adekwatne do dynamicznych ujęć przy prędkości 250 na godzinę i taki jest standard dla ścigałek. Wystarczy tutaj rzucić okiem na Force, czy chociażby teoretycznie przynajmniej Gran Turismo 6. Model jazdy ma stanowić hybrydę między symulacją a arkadówką, co uczyni grę przystępniejszą dla wszystkich, ale w takich wypadkach linia pomiędzy kaszaną a dobrą rozrywką jest zwykle bardzo, bardzo cienka, więc zanim cokolwiek o nim powiem, po prostu zagram. Podczas E3 mamy zobaczyć gameplay i poznać więcej szczegółów. Czekamy. A przynajmniej ja czekam. To nie koniec samochodówek na dzisiaj, ponieważ na blogu PlayStation pojawił się wpis o Project Cars opatrzony całą masą fantastycznie wyglądających screenów pochodzących, według wszelkich znaków na niebie i ziemi, z PS4. Co jest dobrą wiadomością, ponieważ praktycznie nie widać różnic w oprawie między wersją na konsole Sony a PC, na których gra wygląda oszałamiająco dobrze. Andy Tudor, autor wpisu i dość wysoko postawiona persona w Slightly Mad Studios, zapewnia o niezwykłym odwzorowaniu samochodów, w tym także ich strony dźwiękowej, co po Gran Turismo 6 przyjmę z otwartymi ramionami. A ponadto poinformował nas o przybliżonej dacie premiery wyznaczonej na listopad oraz wsparciu dla Project Morpheus, innymi słowy, pełen pakiet. Jesień będzie bardzo mocno wyścigową porą roku, mam tylko nadzieję, że więcej obsów już nie będzie. Pigułę zaczynamy od informacji o zamknięciu serwerów GT5, które ma nastąpić wraz z końcem maja. Jeśli chcecie poszaleć po sieci, macie ostatni miesiąc, w czasie którego możecie, uwaga, uwaga, odblokować kilka samochodów w Gran Turismo 6. Co za szalenie hojne wynagrodzenie za ucięcie ba najlepiej sprzedającej się grze wyścigowej na PS3. Brawo Sony, naprawdę jestem po prostu z was dumny. Kolejny tydzień, kolejne zmiany w Naughty Dog. Tym razem padło na Michaela Nolanda, który opuścił szeregi firmy, ale szczęście w nieszczęściu jest takie, że jest to character artist pracujący nad The Last of Us, więc produkcja Uncharted 4, o ile został jeszcze ktokolwiek do owej produkcji, powinna przebiegać w niezakłócony sposób. H1Z1 chyba już na stałe wpisało się w krajobraz Gościa Niedzielnego, dzisiaj zaś przybywa z nowym trailerem, który chociaż buduje napięcie w dość tani sposób, to stanowi dość ciekawy kąsek i pokazuje chyba pierwszy surowy fragment gameplayu. Rzućcie okiem na dyszenie i bieganie po ciemku, moim zdaniem nawet warto. Na zbalansowanie złośliwości i osłodę sytuacji pozostaje nam Eve Valkyrie, kosmiczny shooter, który może nie powoduje nerdgazmu na tym samym poziomie co Star Citizen, ale z drugiej strony nie jest wcale tak wiele gorszy. Po pierwsze, mamy Katie Sackhoff, szerzej znaną jako Starbuck z genialnego serialu Battlestar Galactica, która jest w swoim żywiole namawiając gracza do walki, a w materiale promocyjnym rzuca sporą ilością przekleństw. Po drugie, na miły Bóg, to kosmiczny shooter, w którym odgłosy oponentów przypominają dźwięki wydawane przez cylońskie rajdery. Czego tu nie lubić? Mam nadzieję, że okaże się on większym hitem niż Dust 514,
Pewne w każdym razie jest to, że Walkyrie będzie lepiej wyglądało. Raz, że wychodzi na PS4, dwa, że niedawno ogłoszono przeniesienie jego produkcji na czwartą iterację Unreal Engine. Więcej informacji, mam nadzieję, wkrótce. Pośród różnych miejskich legend o grach wideo była jedna, która wymagała użycia ciężkiego sprzętu i to Microsoft był firmą, która zdecydowała się chwycić koparki, by odkopać zasypane w 1983 roku kartridże z grą E.T. na konsolę Atari 2600. Tytuł już wtedy zwiastował, że gry robione na podstawie filmów będą, powiedzmy sobie wprost, ssały hardo, a Atari niekoniecznie miało jak poradzić sobie z sytuacją, kiedy wyprodukowane tony gier zawierały błędy, więc wywiozło kopię gry na pustynię i zasypało w diabły. Niestety, są pewne nieścisłości. Legenda mówi o przygniatających ilościach gier, a znaleziono, przynajmniej póki co, kilka, może kilkanaście sztuk, więc internety zaraz ruszyły do ataku na froncie, że wszystko zostało spreparowane. Kask Majora Nelsona jest dorobiony w Photoshopie, a kartridże zostały kupione na eBayu i nie spędziły 30 lat pod ziemią. Chryste, a wszystko dlatego, że Microsoft chciał zrobić program telewizyjny dla swojej konsoli. Ale dokument o zabawie koparkami to nie jedyny show, jaki planują ojcowie Xboxów 360 i One. Na specjalnie zorganizowanym pokazie Microsoft ogłosił, że powstanie cały szereg programów, przy czym, jak powiedział Major Nelson, cytuję, Xbox Entertainment Studios przyciągnęło ku sobie masę talentów, wliczając w to gwiazdy pokroju Stevena Spielberga i Ridleya Scotta, pracujących nad dwoma niezależnymi projektami związanymi z marką Halo, a to dopiero początek. Koniec cytatu. Potwierdzono, że pojawi się dokument o E.T. nazwany Atari Game Over, wyprodukowany w Wielkiej Brytanii program Humans, a niektórzy dziennikarze ujrzeli zajawkę sugerującą, że powstaną programy telewizyjne oparte o Gears of War, Fable, State of Decay, serią Forza Motorsport? Serio? I Age of Empires. Ja rozumiem, że Xbox jest hubem rozrywki, ale wolałbym, żeby jednak może, chociaż trochę, skoncentrowali się na grach. Piguła. Microsoft otwarcie przyznało się, że dłubią w dołku VR. Phil Spencer postanowił uderzyć w dzwon pięknej, marketingowej mowy i powiedział, cytuję, VR to szalenie interesująca strefa, szczególnie jeśli chodzi o gry wideo i chociaż mogłoby się wydawać, że od ostatnich 20 lat jesteśmy tuż, to dopiero teraz technologia zdaje się udowadniać swoją wartość tak dla graczy, jak i dla deweloperów. W czasie, gdy występowałem na GDC, nasze R&D miało już za sobą sporo zabawy z VR i chociaż nie mam nic do ogłoszenia, to pewnym jest, że jest to tematyka godna uwagi i zdecydowanie można zauważyć jej potencjał. Koniec cytatu. Można, w rzeczy samej. Najlepszym dowodem na to jest istnienie Oculusa oraz Project Morpheus, a Microsoft bankowo nie chce zostać z tyłu, więc nie dziwota, że kombinują. Chociaż nikt z nas nie doświadczył jeszcze mistycznej potęgi chmury na własnej skórze, to Microsoft co i rusz chwali się jej mocą i ciska gromami. Podczas festiwalu Nico Chokaigi 3, nie wiem czy to dobrze wymawiam, przepraszam, dowiedzieliśmy się, że sparowanie Xbox One z cloudem powoduje potrojenie mocy obliczeniowej konsoli, co jest równoznaczne z 32-krotnością wykopu 360. Nadal nie jestem przekonany, że to dobrodziejstwo rzeczywiście trafi pod nasze strzechy z taką mocą, jak życzyłby sobie tego Microsoft, ale poczekamy, zobaczymy. Jeśli to rzeczywiście działa, będzie fajnie. Michael Pachter kolejny raz chwycił swoją kryształową kulę, włożył pelerynę z logiem Captain Obvious i rzekł, że jeśli Sony obniży cenę PS4 do pułapu $350, to Microsoft popadnie w poważne tarapaty. Wow. Każdy może być analitykiem. Jednocześnie Pachter zauważył, że Xbox jako marka ma lepsze ekskluzywy i obecna sytuacja jest po prostu śmieszna, a ratunkiem dla One jest sprzedawanie go bez Kinecta. W przyszłym roku zaś możemy zobaczyć nowe, opatrzone metkami opiewającymi na mniejszą sumę, wersje obydwu konsol, co będzie zwycięstwem konsumenta, który po prostu ruszy do sklepu po swój sprzęt. Temat Fusion Terminal i Fusion DS powraca. Kilka źródeł, na które powołuje się IGN i niezależny informator Videogamera ogłosiło, że Nintendo pokaże na najbliższym E3 nowe konsole oraz kilka grywalnych tytułów na nie. Co by było dość dziwne, zważywszy na fakt, że Japończycy nie będą mieli swojej konferencji, a na dodatek chyba nadal próbują ratować Wii U. Następnie mieliśmy nietypowy ruch ze strony brytyjskiego oddziału Nintendo, ponieważ jego przedstawiciel na pytanie o nowy hardware zadane przez Nintendo Live odpowiedział: mogę potwierdzić, że Nintendo nie pokaże na tegorocznym E3 żadnego nowego sprzętu. Ostatecznie jednak oliwy do ognia dolał sam Satoru Iwata, który zabrał głos w tej sprawie i przyznał, że firma pracuje nad nowym, mającym demonstrować nową jakość życia i nie będącym tradycyjną platformą dla graczy, hardwarem, a efekty ich pracy powinniśmy ujrzeć przed marcem 2015. TGS? Specjalny event?
i co oni u diabła w zasadzie planują? Rozpocząć 9. generację? Dobra wiadomość dla posiadaczy Wii U czekających na Watch / Dogs. Jak wiadomo, gra pojawi się na PS3, PS4, Xboxa 360 i Xboxa One już 27 maja bieżącego roku, a wersja na konsoli Nintendo trafi na półki dopiero w czwartym kwartale 2014. Jednak Ubisoft zapowiedziało, że wraz z zakończeniem prac nad wersjami na pozostałe platformy, cały wysiłek deweloperów będzie skoncentrowany na Wii U. Zobaczymy, czy uda im się wykrzesać z tego hardware'u coś naprawdę imponującego, jednak właściciele konsoli z tabletopadem powinni spać nieco spokojniej, wiedząc, że ich platformie poświęcona jest dodatkowa uwaga. Zarządzający studiem BioWare Montreal Yannick Roy napisał na swoim Twitterze, że deweloperzy są mniej więcej w połowie prac nad czwartą odsłoną Mass Effect, co, biorąc pod uwagę, że prace nad grą rozpoczęły się pod koniec 2012 roku, oznaczałoby, że premiera odbędzie się w okolicach października 2015. A przynajmniej tak obliczyli ludzie z Eurogamera, bo ja i miesiące się nie mieszamy. Póki co nie wiemy, czy nowa część Mass Effect będzie prequelem czy sequelem do trylogii z Shepardem, ale BioWare obiecało, że postara się zrobić grę zgodną z poprzednimi częściami. Całość, podobnie jak chyba wszystko, co jest obecnie robione w EA, ma śmigać na Frostbite 2, tytuł jest już grywalny, ale na oficjalne pokazanie tego i owego z gry pewnie przyjdzie nam jeszcze poczekać. E3 byłoby dobrą okazją, tak sobie myślę. Wysypał się nam worek z napisem Destiny. Mamy nowy trailer i gameplay, które lecą teraz w tle oraz garść informacji. Jeśli spodziewaliście się rzucenia w wir PvP zaraz na początku rozgrywki, to możecie się rozczarować przynajmniej na kilka godzin, a wszystko to w celu ochrony nas samych przed własną ułomnością, no i silniejszymi od nas. Obserwując to, jak grają ludzie pracujący w studiu, Tyson Green i jego wesoła gromada deweloperów stwierdzili, że osoby idące prosto do PvP dostają w pierdziel, co może ich zniechęcić do grania. Dlatego też trzeba ogarnąć to i owo, zanim zostaniemy spuszczeni ze smyczy, ale po dokonaniu tego można zrobić nową postać i bawić się w walkę z innymi graczami od pierwszego poziomu, bez żadnych ograniczeń. Po drugie, jeśli planujesz zakup current gena pod koniec bieżącego roku, a chcesz zagrać w Destiny na PS3 albo Xboxie 360 po premierze, dobra wiadomość. Bungie stwierdziło, że nie ma zamiaru marnować niczyjego czasu i chce dać nam możliwość przenoszenia postaci ze starej konsoli na nową, w sensie z PS3 na PS4 i 360 na Xbox One. Niestety, w związku z ograniczeniami nałożonymi przez producentów konsol, najpewniej nie da się przenieść zapisanych stanów z konsoli Microsoftu na konsolę Sony i odwrotnie, ale fajnie, że w ogóle starają się nam dogodzić. Hell, w sumie dla nich to też oznacza zysk, bo będą osoby, które kupią grę dwa razy na dwie różne platformy. Przy okazji można też wspomnieć o tym, że Bungie nie przekreśla możliwości wydania gry na PC, ale nie wydarzy się to w najbliższym czasie, ponieważ cztery platformy do ogarnięcia wymagają od studia sporego wysiłku, a nikt nie chce, by którakolwiek z konsol ucierpiała. Sorry, Destiny od 9 września, tylko napady. Nowe Call of Duty zostało strajlerowane i Boże, mój Boże, byłbym podjarany. Gdyby miał to być film akcji, na który pójdę do kina. Nie jest to jednak film akcja, gra z Kevinem Spacey osadzona w 2054 roku, kiedy to najpotężniejszą siłą zbrojną na świecie są prywatne korporacje militarne, a prezes Atlas Corporation, takie coś było w Borderlands, największej z nich ma dość ciekawe i niezbyt, cóż, jakby to określić, wolnościowe poglądy na niektóre sprawy. Mają być egzoszkielety umożliwiające cuda takie, jakie znamy z serii Crysis, podwójne skoki, czyli co levele platformówkowe, lewitujące motory, broni miotające pociski zrobione z czystej energii i cała masa innych fantastycznych rzeczy. Jeśli singiel będzie dłuższy niż 5-6 godzin, to może nawet zdecyduje się na sięgnięcie po tą grę, ale błagam, niech stoi ona wreszcie na nowym silniku, bo autentycznie mam dość wciskania nam kitu, że coś stworzonego we wczesnym kenozoiku po tonie unowocześnień jest równie dobre, co nowy CryEngine i Unreal. Call of Duty Advanced Warfare zdobywa order za kreatywność przy wymyślaniu podtytułu i pojawi się na PS3, PS4, Xboxie 360 i Xboxie One, więc ze względów póki co nieznanych ominie konsoli Nintendo. Premiera zapewne jakoś jesienią. To już wszystko w 52. gościu niedzielnym. Przypominamy o 201. numerze PSX Extreme, który możecie nabyć w kioskach, sklepach i tym podobnych. My tymczasem się już żegnamy. Trzymajcie się ciepło. Do usłyszenia w przyszłym tygodniu.